Siemaneczko, witam was serdecznie z tej strony, oczywiście Anioł. Dostaliśmy maila o nowej aktualizacji, więc sobie na szybko ją przejrzymy. Co pierwsze rzuca mi się w oczy, to to, że wygląda zdecydowanie lepiej niż poprzednie. Dlatego tutaj myślę, że możemy docenić, że komuś się chciało to sformatować. Mamy tutaj większą czcionkę, pogrubioną czcionkę. Mamy nawet inny kolor. Co prawda ten kolor bym zmienił na jakiś ciemniejszy, może niebieski. Ten pomarańczowy może być słabo widoczny dla niektórych, ale póki co ja mam dobry wzrok, ja go widzę. Więc przejdźmy sobie do tej aktualizacji, zobaczmy co ciekawego tutaj jest. Oczywiście też przepraszam tych, którzy pytali o tą aktualizację w grze albo na Discordzie. Nie mogłem wam powiedzieć co o niej myślę, bo wcześniej jej nie czytałem. Teraz tak naprawdę mam takie pierwsze zerknięcie w nią. A też nie czytałem tych wiadomości za bardzo, bo nie chciałem spoilerować. Także dopiero teraz będę mógł z wami pogadać na temat tej aktualizacji. Oczywiście przypominam jeszcze o pozostawieniu łapki w górę, subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robisz. No i bez przedłużania zerknijmy sobie w ten opis. Nazwa aktualizacji to Pieśń Arkadii. Wchodzi w życie 14.11.2024. Godzina nie jest podana, ale pewnie jakaś północ albo druga, trzecia. Zawsze są to dla nas takie wieczorne godziny. Ja nową aktualizację widzę z reguły rano jak wstaję. Nie chce mi się nigdy czekać, bo nigdy nie wiadomo, czy się czasem nie opóźni. Ale mniejsza z tym, przejdźmy do punktu pierwszego. Lepszy motyw miasta. Usunięto osłabienia wynikające z istniejących motywów miasta. Od teraz i w przyszłości motywy będą zapewniały wyłącznie wzmocnienia. Jeśli chodzi o motywy, to z reguły mamy plusy dodatnie i plusy ujemne. Czy jest to dobra zmiana? Na pewno wiele osób się ucieszy. Na przykład ja używam z reguły tego motywu na życie dla jednostek strzelców wyborowych. A że biegam na kilka legionów i używam również jednostek magicznych w tym line-upie, to mi to troszkę pomoże, ale czy ta zmiana mi się bardzo podoba? Bardziej jest dla mnie neutralna. Może być, ale jakby nic nie zmienili w tym kierunku, to też bym nie narzekał. Ja jednak lubię, gdy mamy coś za coś, gdzie musimy coś wybrać pomiędzy czymś a czymś, ale tak jak mówię, to nie jest jakaś zmiana, która mi się nie podoba. Punkt numer dwa są to nowe wydarzenia. Mamy tutaj wydarzenia z fortami, mamy wydarzenia chyba z wejściem aktualizacji, jak to zwykle bywa. Te wydarzenia będą się raczej powtarzały. Mamy tutaj poszukiwanie skarbów, najazd na maszyny. Ten najazd na maszyny akurat mi się dosyć podoba. Jest trudny, jest wymagający, pewnie dlatego go lubię. A jeśli chodzi o wydarzenie z fortami, to mamy mieć jakieś super nagrody. Zobaczymy, co to będą za nagrody. Aczkolwiek jeśli chodzi o forty, to mamy tutaj ten punkt, który mówi nam, że im więcej uszkodzeń wyrządzi dany gracz, tym lepsze nagrody otrzyma. Więc znowu jest ten nacisk na robienie tych fortów chyba w jak najmniejszą ilość osób, żeby zyskać jak najwięcej nagród. Ja bym to osobiście zmienił, żeby te forty i ogólnie te zwykłe forty również, żeby polegały na tym, że otrzymujemy lepsze nagrody, gdy więcej osób do nich dołączy. Osobiście wolałbym, żeby te forty działały na takiej zasadzie drużynowej, a nie solowej. Nieraz miałem przyjemność albo nieprzyjemność tłumaczyć ludziom, dlaczego ich wyrzucam z fortów, a wszystko oczywiście jest spowodowane tym, że zarobienie fortów z farmą albo z jedną osobą, po prostu dostawaliśmy lepsze nagrody, więcej traktatów potrzebnych do wzniesienia budynku od rali, który jest niezbędny do odblokowania jednostek T5. A jeśli chodzi o wydarzenie, zobaczymy jak się zmieni, a tutaj takie moje spostrzeżenia co do fortów. Również się z nimi, z wami podzieliłem. Punkt numer trzeci. Nowa rozgrywka. System osiągnięć jest już dostępny. Osiągnięcia przyznawane są w 5 kategoriach. Rozwój, współpraca, podbój, utrzymywanie pokoju i eksploracja. W przypadku każdej z nich przewidziano oddzielne trofea i nagrody. Po udostępnieniu funkcji osiągnięć postępy tylko niektórych z nich będą uwzględniały dotychczasowe dane. W przypadku pozostałych osiągnięć system weźmie pod uwagę dane zebrane dopiero po wprowadzeniu funkcji. Mam nadzieję, że jest to jakieś nowe, że są to jakieś nowe opcje, nowe funkcje w profilu. Aktualnie mamy coś takiego, tak? Mamy taki wykres na profilu, który nam mówi, w której dziedzinie się popisaliśmy, że tak powiem. Nie będę kłamał, mi się to bardzo podoba.
Czy mogłoby to działać lepiej? Na pewno behemoty mogłyby działać lepiej. Jeśli chodzi o behemoty, powinny tu być uwzględnione obrażenia, jakie im zadaliśmy, a nie liczba oczyszczeń, ale do reszty tutaj nie mogę się przyczepić. Ewentualnie moglibyśmy mieć tutaj jeszcze podane cyferki, ile czego zrobiliśmy. Ale poza tym ten graf dla mnie wygląda fajnie i naprawdę cieszy oko. A jeśli chodzi o funkcję z opisu aktualizacji, która ma wejść, to mam nadzieję, że dostalibyśmy tutaj jakieś odznaki, jakieś badże. Pokonaliśmy X mrocznych, pokonaliśmy coś tam. Jeszcze tego mi tutaj brakuje w profilu, ja lubię takie rzeczy. Może nie wzbogaca to rozgrywki, ale takie rzeczy ja jak najbardziej lubię. Jakieś odznaki powinniśmy tutaj mieć. A mowa jest tutaj właśnie o osiągnięciach, więc myślę, że takie achievementy byłyby bardzo fajne dla oka. Punkt numer 4, lepszy interfejs bitwy. W dużym skrócie mamy tutaj zmiany w raportach. Będą bardziej zwięzłe, co mi się niekoniecznie podoba. Powinna być opcja zwięzła i powinna być opcja dla tych ludzi, którzy chcą wiedzieć więcej. Ja lubię wiedzieć więcej niż mniej, co, jak i dlaczego działa. A co do reszty opisu, to mamy tutaj ulepszony widok raportu z bitwy po zgromadzeniu. Mamy również dodane statystyki walki. Teraz gracz może bezpośrednio sprawdzić źródła obrażeń, osłon i uzdrowienia w trakcie bitwy. Mam nadzieję, że to będzie jakaś łączna liczba uzdrowień, na przykład bohater ile uleczył nas przedmiot i ile uleczył nas pupil. Myślę, że coś takiego byłoby naprawdę ciekawe. Ponadto teraz raporty będą podzielone na trzy zakładki. Inne raporty z PvP oraz z PvE. Jest to jak najbardziej dobra zmiana, bo w tym momencie wszystkie raporty są w jednej zakładce, a umówmy się, raporty z bicia mrocznych raczej nikogo nie interesują, więc sama zmiana jak najbardziej na plus. Ale brakuje mi tutaj wzmianki o tym, że na przykład w multiraportach mielibyśmy podsumowane ciężko ranne jednostki nasze, podsumowane ciężko ranne jednostki wroga. Brakuje mi jeszcze tylko tego, poza tym byłbym naprawdę już zadowolony i chyba więcej bym nawet od tych raportów nie wymagał. Podpunkt drugi w czwartym punkcie, lepszy tryb prosty. Dla mnie ten tryb prosty, który już mamy teraz aktualnie, jest naprawdę dobrze zrobiony. Można go bardzo dobrze sobie dostosować jak się chce, pod siebie, pod swoje potrzeby. Więc nie wiem, czy można go jeszcze ulepszyć, ale jak można, to jak najbardziej taką zmianę chętnie przyjmę. Podpunkt trzeci punktu czwartego. Tak, to jest to punkt czwarty nadal. Ulepszenia jeźdźców łosi. Powiem wam, że całkiem szybko ta zmiana nadchodzi i nadeszła. Chyba zapowiedzieli ją jakoś miesiąc, dwa miesiące temu, więc jak na standardy obecne, panujące, naprawdę ta zmiana została wprowadzona dosyć szybko. Zmieniono pierwotną umiejętność jeźdźców łosi o nazwie Szarża Kawalerii na Dziką Zaporę. Tak, dokładnie tak się ta umiejętność nazywa. Mamy tutaj 30% zwiększony atak fizyczny na 10 sekund po dołączeniu do bitwy. Efekt można było aktywować tylko raz na 120 sekund. Nie oszukujmy się, cooldown tej umiejętności był zbyt długi. Nowa umiejętność będzie działała w ten sposób. Przeprowadzając normalny atak, wypuszcza strzały w kierunku wrogich legionów, maksymalnie w 5 wrogich legionów, w tym cel, zmniejszając ich prędkość marszu o 30% na 3 sekundy. Po trafieniu każdego celu legion zyskuje 150 punktów strzału i odnosi 10% mniej obrażeń przez 4 sekundy. To może być ciekawe, bo jeśli dobrze rozumiem, jeśli wpadniemy w takie 5 legionów wroga naszymi 5 legionami, na przykład 5, tak? Jeśli zgarniemy z każdego trafionego celu tymi strzałami, jeśli trafimy ten cel, to będziemy dostawali punkty szału oraz będziemy dostawali 10% mniej otrzymywanych obrażeń przez 4 sekundy. Jeśli ten efekt by się odnawiał po każdym zebraniu staku, bo myślę, że tak to będzie działało, że każdy trafiony legion będzie oznaczony i w chwili zaatakowania go będziemy ten stak ściągali, otrzymywali bonus w postaci szału oraz zmniejszonych obrażeń, to może to być naprawdę ciekawa zmiana. Ten efekt aktywuje się raz na 10 sekund. Mam nadzieję, że jest tutaj mowa o tym wyprowadzaniu tych strzałów w kierunku wrogich legionów, a nie o ściąganiu staków. No bo wtedy, tak jak mówię, możemy mieć nawet 50% mniej obrażeń przez kilka sekund, jeśli to będzie działało tak, jak sobie to wyobrażam. Ponadto został zmieniony atak jeźdźców łosi.
zależny od tieru, jeśli się nie mylę. Tutaj mamy chyba nowe dane, a tu są stare dane. Jeźdźcy łosi w tym momencie te czwórki miały 261 ataku, a te piątki miały 346. 346, tak, więc buff na pewno tutaj został dodany. Więc poza jakąś ciekawą umiejętnością specjalną, również zwiększyli podstawowy atak, co jest, myślę, że bardzo fajne. Już nie mogę się doczekać, aż przetestujemy nowe łosie. Może mało kto wie, ale mówiłem o tym w niektórych filmach, dlaczego właśnie gram elfami. Między innymi ze względu, po pierwsze, na łuczników, po drugie, właśnie na jeźdźców łosi. Myślałem, że w tej grze będę mógł sobie kajtować przeciwników, tak jak ma to miejsce na przykład w Age of Empires 2. No bo nadal sobie grywam od czasu do czasu i tam najlepszą jednostką, którą mi się najprzyjemniej gra, są właśnie strzelcy na koniach. Myślałem, że tutaj będzie podobnie, ale jednak okazało się, że jednostki dystansowe w postaci jeźdźców łosi są po prostu słabe. No nic, ja czekam na te zmiany, zobaczymy, czy dużo się poprawi. Myślę, że może się poprawić sporo. Przejdźmy do punktu kolejnego. Kolejny punkt to lepsza funkcjonalność zgrupowanej armii. Od tego momentu wszystkie legiony w zgrupowanej armii będą poruszać się z taką samą prędkością. Oczywiście zmiana na plus, podejrzewam, że wszystkie legiony będą dostosowane do tego legionu najwolniejszego w tej zgrupowanej armii. W każdym razie dobrze, że to zmienili, bo już nie będzie takich głupich sytuacji, w których sam byłem świadkiem. No i podpunkt piąty, inne poprawki. Naprawiono błąd wyświetlania tekstu w opisie umiejętności talentu niedźwiedzia księżycowego o nazwie Księżycowy Szał. To jest jego talent, który pojawiał się podczas oddziaływania umiejętności intensywny Księżycowy Szał. Błąd nie wpływał na rozgrywkę. Tak jak mówiłem, tam bardzo chore cyfry były pokazywane, które absolutnie nie miały odzwierciedlenia w rzeczywistości, więc fajnie, że to zmienią. Od samego początku podejrzewałem, że tam jest błąd, no jak się okazało, jest tam błąd w wyświetlaniu. Co to będę dużo gadał, znowu wyszło, że miałem rację. Punkt piąty. Mechanizm pupili bojowych. Nowy mechanizm ulepszania umiejętności. Ulepszając umiejętności pupila bojowego, gracz może teraz poświęcić kartę umiejętności o tej samej ocenie gwiazdkowej, kartę umiejętności o gorszej ocenie gwiazdkowej, albo pupile bojowe z tą samą umiejętnością. Aktualne postępy w ulepszaniu umiejętności pupila bojowego będą widoczne w formie procentowej i wyświetlane w nowy sposób. Więc w tym momencie będziemy mieli prawdopodobnie jakiś tam pasek, w którym umiejętności na przykład jednogwiazdkowa będzie gwarantowała 2%, umiejętność dwugwiazdkowa będzie gwarantowała na przykład 20% do zapełnienia tego paska. No i ponadto będziemy mogli, co ważniejsze, bo to jest bardzo ważny punkt, będziemy mogli poświęcić pupila bojowego z daną umiejętnością. Więc w tym momencie, jeśli chciałbym pozbyć się tego jaszczura, którego i tak nie używam, a ma on dwugwiazdkowy talent, to mogę go poświęcić, żeby ulepszył mi ten dwugwiazdkowy talent. Co ważne, jak dobrze rozumiem, trzygwiazdkowe umiejętności, trzygwiazdkowe talenty tutaj nie będziemy mogli ich poświęcić, nie będziemy mogli ich wyciągnąć, więc to ma jedynie odzwierciedlenie, jeśli nasz pupil, którego chcemy poświęcić, ma bezgwiazdkową umiejętność, jednogwiazdkową lub dwugwiazdkową umiejętność. Raczej trzygwiazdkowej umiejętności nie będziemy mogli nauczyć pupila innego, ale z tego, co rozumiem, będziemy mogli poświęcić każdą umiejętność dwugwiazdkową, jednogwiazdkową i bezgwiazdkową, łącznie ze wszystkimi umiejętnościami. Święcimy całego pupila, wybieramy sobie umiejętność, którą chcemy ulepszyć, którą chcemy wybrać do ulepszenia pupila. Prawdopodobnie będzie to działało w ten sposób. Więc też uważam, że zmiana jak najbardziej w porządku. Podpunkt numer 2, zmodyfikowana giełda. Od teraz limit zakupów na giełdzie będzie resetować się co 1 tydzień zamiast co 2 miesiące. Limit został odpowiednio zmniejszony. Po tej modyfikacji obejmie również karty umiejętności bez gwiazdek. Coś, co chwaliłem do tego czasu, że nawet wieloryby mają limity, zostało w końcu zdjęte. Zobaczymy, jak to się przełoży na grę. Pupile zresztą i tak moim zdaniem nie są aż tak, nie mają aż takiego wpływu. Oczywiście pomagają, ale nie mają aż takiego wpływu tutaj na rozgrywkę. Zobaczymy, tak? Na pewno więcej osób będzie kupowało, więc będzie więcej w
funduszy dla Lilith. Punkt numer 3. Lepsza automatyczna regeneracja. Od teraz będziemy mogli pomijać animację regeneracji, więc uważam, że to również jest kolejny plus. Podpunkt 4. Lepsze chwytanie pupili bojowych. Od teraz gracz otrzymuje gwarancję schwytania pupila bojowego z talentem umiejętności co 4 pupile pomyślnie schwytane na mapie. Schwytane epickie legendarne pupile bojowe mają teraz gwarantowane talenty umiejętności. Kolejna, myślę, że dobra zmiana. Szkoda, że KVK mi się kończy, bo niedługo będziemy mieli wypad ze strefy ze smokiem, no i nie będziemy mogli łapać tych 50 leveli pupili. Więc po wejściu aktualizacji teleportuję się do strefy 7, do strefy ze smokiem, no i tam łapię same najwyższe levele, żeby skorzystać jeszcze troszkę z tej zmiany. Wam również to polecam. No i oczywiście co czwarty pupil, naprawdę co czwarty pupil, starajcie się chwytać jak najwyższy poziom, jaki tylko możecie. Myślę, że w ten sposób możemy szybciej właśnie osiągnąć trzygwiazdkowe talenty na pupilach. Podpunkt 5. W zakładce strategii gry pupilem bojowym znaleźli się zalecani bohaterowie, co pozwoli połączyć pupila bojowego z bohaterem, z którym najlepiej będzie on się uzupełniał. Te podpowiedzi w grze średnio działają. Zobaczymy, jak będzie ta funkcja działała. No ale pamiętajcie, że jak chcecie być pewni, który pupil do jakiego bohatera, to wszystko macie na moim kanale. Punkt numer 6. Mechanizm przymierzy. Najazdy w atach na behemoty. Od drugiego sezonu i wzwyż członkowie w atach będą mogli pomagać podczas standardowych i elitarnych najazdów na behemoty. Oba te podpunkty są bardzo podobne, więc przeczytam tylko jeden z nich. Członkowie Watachy, którzy udzielili pomoc w trakcie elitarnego najazdu, nie otrzymają nagród za pierwsze zajęcie leża. W przypadku pierwszego elitarnego najazdu ukończonego na serwerze w określonym czasie, członkowie Watachy, którzy wzięli w nim udział, mogą otrzymać w nagrodę ramkę awatara powiązaną z behemotem. Więc w dużym skrócie od teraz, jeśli chcecie zrobić elitkę, chcecie zrobić zwykłego behemota, dzwonicie po starszego brata, on przychodzi, wpada z mocniejszymi legionami, wasza watacha robi behemota, a wy zgarniacie nagrody dla całego przymierza. Więc słabszym to na pewno pomoże, ale ponadto, co ciekawe, nagrody właśnie w postaci ramek będą teraz dzielone, współdzielone dla każdego, kto bierze udział w najeździe na elitarnego behemota. Więc to też jest jak najbardziej dobra zmiana. Teraz będzie można składać naprawdę mocny skład z całej watachy, więc spoko. Podpunkt numer 2. Lepsze najazdy na wioski. Ulepszono mechanizm najazdów na wioski od drugiego sezonu wzwyż. Teraz gracz może przeprowadzić najazdy na wioski, które nie są połączone drogą. Naprawiono błąd, wskutek którego wzmocnienia zapewnione przez wioskę były aktywne nawet po tym, gdy gracz opuścił przymierze. Od teraz po opuszczeniu wioski gracz będzie kontrolował zajęte wioski, ale wzmocnienia aktywują się dopiero w momencie, gdy będzie należał do przymierza, do którego należy dana wioska. Nie wiem, czy to był błąd, czy tak to miało działać, ale fajnie, że to zmieniają. Moim zdaniem to jest dobra zmiana. Natomiast jeśli chodzi o te drogi, o te najazdy na wioski bez połączenia z drogami, to tutaj mam albo dwa wyjścia. Po pierwsze, te wioski powinny być bez limitów, że każdy gracz z przymierza może się załapać. Albo po drugie, w ogóle usuńmy te najazdy na te wioski. Jeśli jakaś wioska znajduje się na terytorium danego przymierza, wtedy każdy członek z danego przymierza ma bonusy zapewniane przez tę wioskę. Więc tak widziałbym tę zmianę ostateczną, żeby tak to wyglądało ostatecznie. Może do tego zmierzamy. Powoli te najazdy na wioski też się moim zdaniem poprawiają. Przejdźmy do punktu kolejnego. Limit usuwania budynków przymierza. Od teraz miasto będzie musiało mieć minimalny określony poziom. Poziom numer 10, więc farmami świeżo założonymi nikt nie będzie mógł niszczyć wież budynków wrogiego przymierza. No w sumie spoko. Punkt 7. Rozwój gracza. Lepsze próby behemota. Od teraz w oknie informującym o niepowodzeniu podczas próby behemota pojawi się również porada dotycząca tego, co można zmienić, co pozwoli
graczowi dostrzec swoje słabe strony i zwiększyć szanse na sukces. Dodano nową nagrodę po ukończeniu 5 etapu. Teraz po pierwszym ukończeniu tego etapu gracz otrzyma aż 10 tokenów Kelly. Wiem jak to brzmi dla nas, dla tych graczy, którzy są dalej, ale pamiętajcie, że nowy gracz ucieszy się nawet z tych 10 tokenów dla Kelly. Ja pamiętam swój pierwszy sezon, gdy w piechocie biegałem z Ordo. Ordo był moim kapitanem od piechoty, więc to, że dla nas starszych wyjadaczy może to nie jest jakaś ciekawa zmiana, pamiętajcie, że perspektywa od miejsca, w którym się znajdujecie, jest tutaj również ważna, więc 10 tokenów dla Kelly, dla nas nic, dla kogoś nowego może się po prostu uśmiechnąć, tak jak ja się teraz uśmiecham z tej zmiany. No i tam będziemy mogli w sklepie prób kupić tokeny Pan oraz Naernin. Spoko. Punkt numer 2. Podpunkt drugi. Lepszy mechanizm otwierania skrzyń. Zmniejszono liczbę kluczy potrzebnych do otwarcia wszystkich skrzyń na arenie, w karczmie oraz przy ołtarzu. Nie wiem o co tu chodzi, szczerze, jakiś mam lak mózgu, przejdźmy dalej. Podpunkt trzeci, lepszy interfejs leczenia. Dodano opcję filtrowania jednostek latających w chacie szamana w szpitalu, tak? W szpitalach ogólnie, więc spoko, brakowało właśnie tylko jeszcze uwzględnienia jednostek latających. Przejdźmy do punktu ósmego, inne ulepszenia, tutaj jest zawsze ciekawie. Podpunkt pierwszy, lepsze wydarzenie u progu wojny. Zmniejszono liczbę zasobów potrzebnych do przekazania darowizny w fazie przygotowania do wojny. Zmiana ta zacznie obowiązywać po wprowadzeniu wersji, bla bla bla. Ulepszono komunikaty w postaci czerwonej kropki w fazie przygotowania do wojny. Generalnie nic ciekawego, tak? Poprawki, ale takie mało interesujące dla mnie. Udostępnianie formacji Legionu. W oknie tworzenia Legionów pojawił się przycisk udostępniania. Wybierz go, aby podzielić się na kanale czatu bieżącą formacją Legionu, a także informacjami o dowódcy i zastępcy, talentach bohatera, artefakcie i pupilu bojowym. To jest naprawdę życiowa zmiana, teraz nie będzie trzeba robić tych screenshotów, czegokolwiek. Można wysłać sobie po prostu, udostępnić bohaterów, talenty, pupile, wszystko. Mi to bardzo usprawni życie. Wiele osób pyta o jakieś drzewka talentów, o bohaterów. Podpunkt trzeci, lepsze odblokowywanie cudów. Ulepszono proces i szczegóły dotyczące odblokowywania cudów. Dla mnie to zmiana mało istotna. Ogólnie te cudy mogłyby działać w ten sposób, że jeśli przymierze jest połączone z jakimś cudem, to te cudy mogłyby generować coś dla tego przymierza. Byłoby to ciekawsze. A tak te cuda są po prostu takimi obiektami na mapie, które za wiele nie wnoszą, poza tym, że dookoła nich są specjalne złoża surowców. Więc tutaj bym jakąś drobną zmianę zdał, ale generalnie to nie wpływa to jakoś na rozgrywkę. Podpunkt czwarty, modyfikacje podsumowania sezonu. Ułatwiono zdobywanie kryształów Ygrdy. W podsumowaniu pierwszego sezonu liczba kryształów Ygrdy do zdobycia nie uległa zmianie. Dobra, ogólnie myślę, że też zmiana na plus, będą początkujący będą mieli łatwiej zdobyć te kryształy. Opcja potwierdzenia wykorzystania klejnotów. Ulepszono funkcję potwierdzenia wykorzystania klejnotów. Teraz gracz w ustawieniach preferencji może ustawić minimum, po przekroczeniu którego pojawi się prośba o potwierdzenie działania. A zmiana myślę, że też ok, ale dla mnie jakoś wiele nie wnosi. Ogólnie dobrze, że można ustawić sobie potwierdzenia wykorzystania klejnotów czy tych monet. Ja mam włączone te wszystkie potwierdzenia, jeśli chodzi o używanie klejnotów, używanie monet i polecam to zrobić każdemu z was. Podpunkt szósty, funkcja hasła pomocniczego. Dodano funkcję hasła pomocniczego. Teraz gracz w ustawieniach preferencji może ustanowić swoje hasło pomocnicze. Po włączeniu tej opcji w przypadku niektórych działań, na przykład wykorzystanie tokenów legendarnych bohaterów, usuwanie jednostek 4 lub 5 poziomu, poświęcenie lub przekazywanie smoczych kuponów, migracje, trzeba będzie wprowadzić hasło pomocnicze. To jest myślę taki ukłon w stronę tych, którzy udostępniają swoje konto komuś, żeby na nim grał. Były już takie przypadki, że ktoś komuś udostępnił konto, potem ta osoba usunęła pierwotnemu właścicielowi legiony, całe wojsko, nie wiem, migrowała gdzieś, cokolwiek w tym stylu, więc no i oczywiście wtedy taka osoba co robi? Pisze do supportu, że stała się taka sytuacja, nie inna. No i pomimo tak naprawdę błędu osoby, która udostępniła to konto, support i tak pomaga, więc myślę, że zrobili to, żeby było mniej takich sytuacji jak ta. Myślę, że taki zwykły gracz, który nie udostępnia konta, za wiele tutaj nie zyska z tej zmiany, ale support się odciąży
w pracy przywracania tych jednostek do przywracania konta z pierwotnego stanu, więc raczej to jest taka zmiana jasna, przydatna, ale myślę, że jest to zmiana głównie dla tych ludzi pracujących tam, żeby mieli mniej pracy z przywracaniem kont. Doszliśmy więc do końcówki. Ogólnie powiem tak, punkt 8 fajny, punkt 7. Punkt 7 mi za wiele nie zmienia, ale jak najbardziej jest taki rozwojowy, też jest ok. Punkt 6. Mechanizm przymierzy. Co tutaj było? Te najazdy na wioski, można by to jeszcze poprawić, usprawnić, ale widzę, że idą w tym kierunku, powoli bo powoli, ale idą, więc też jak najbardziej na plus. Punkt 5. Tutaj jest ogromny plus. Może ja sceptycznie troszkę podchodzę jedynie do tej, do tych limitów zakupów na giełdzie, bo teraz będzie co tydzień, co dwa miesiące, ale generalnie reszta tego punktu jest jak najbardziej na duży, duży plus. Tutaj jest ogromny, duży plus. Mam nadzieję, że te raporty to jest najważniejsze dla mnie. Dobre, przejrzyste raporty, z których można w prosty sposób wiele się dowiedzieć. Poza tym ulepszenie jeźdźców łosi. I myślę, że ten punkt jest chyba najważniejszym dla mnie. Punkt 3 również jest dla mnie bardzo ważny. Wiem, że dla wielu może być mało znaczący. Jeśli to będą jakieś osiągnięcia na profilu, to ja to biorę w ciemno. Ja lubię takie rzeczy. Dlatego punkt 3 uważam, że jest fajny. Mam nadzieję, że fajnie to zrobią. Mi się podoba na przykład ten graf, który mamy z meritami, z behemotami. Jest do poprawki tam delikatnie, ale też mi się to podoba, więc miejmy nadzieję, że w ten sposób to będzie działało. Punkt 2 to nowe wydarzenia, więc jasne. Kolejna sposobność do zyskania jakichś tam tokenów. Ja to też biorę w ciemno. Nieważne, że się powtarzają czy nie. Tak jak mówię, ja na te wszystkie wydarzenia patrzę jak na sposób na zdobycie czegoś. Jeśli nie są jakieś takie wymagające zbytnio, zabierające nam czas, to jak najbardziej każde wydarzenie jest spoko. No i punkt 1, lepszy motyw miasta, czyli usunięcie osłabień. Tutaj, tak jak mówię, ja lubię te osłabienia, ja lubię, gdy mamy coś do wyboru, że coś zyskujemy, ale przy okazji coś tracimy. Życie to sztuka wyborów. Teraz będą same bonusy. Myślę, że wiele osób się tak naprawdę z tej zmiany ucieszy. Dla mnie ta zmiana jest po prostu neutralna. Za całą aktualizację dałbym taką nawet 8. Ja wiem, że może nie ma czegoś drastycznych jakichś zmian, ale jest dużo zmian, które na pewno uprzyjemnią nam tutaj granie, więc to jest moja ocena. Chętnie poznam waszą ocenę, więc śmiało podzielcie się w komentarzu, co wy sądzicie o całej aktualizacji albo o konkretnych punktach. Lubię poznawać różne perspektywy, więc śmiało. Ja będę się tu z wami żegnał, wiecie co robić, trzymajcie się, elo!